Cześć, dobry! Dzisiejszy temat jest kontynuacją odcinka dotyczącego religii i duchowości. Pierwsza część to były rozważania na temat tego, czy religia w ogóle idzie w parze z rozwojem duchowym, czy też nie. A dzisiaj porozmawiamy o teoriach, które głoszą, iż religia nie wzięła się z naturalnej obserwacji przyrody przez człowieka i personifikacji natury, ale z wpływu, jaki na niego wywarły istoty pozaziemskie, ingerujące w los ludzkości. Więc dzisiaj pogadamy o teoriach astronautycznych. Zapraszam do oglądania intro. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy też nie, to na pewno znasz takie dwie teorie dotyczące religii. Pierwsza, no najbardziej znana i to jest. Związana z tym natchnieniem ludzkości przez boską istotę, która objawiła się jakiejś grupie ludzi, przekazując informacje dotyczące ich celu życia i duchowości. Druga teoria, bardziej sceptyczna, dotyka kwestii personifikacji przyrody i wręcz nadaniu jej boskich cech, co powoduje stworzenie mitu wielobóstwa. A co jeśli ta pierwsza teoria, ona faktycznie dotyczyła Pojawienia się istot lub jakieś tam istoty pozaziemskiego pochodzenia właśnie tamtym ludziom ówczesnym, ale z dzisiejszej perspektywy wiedzy i tego, co ogólnie możemy zbadać, wiemy, że mogli to być kosmici. Wiem, że brzmi to bardzo dla niektórych może prześmiewczo. Ale dzisiaj będziemy właśnie jakby rozkładać na czynniki pierwsze różne mity, teorie, różne fragmenty w świętych pismach i zestawiać to z tą wiedzą dzisiejszą, aktualną, jaką mamy, porównując właśnie zeznania osób, doświadczenia osób, które miały na przykład kontakty. Pierwszego, drugiego, trzeciego czy też czwartego stopnia z cywilizacjami pozaziemskimi. I jeśli już tutaj jesteś, to bardzo Ciebie proszę o otwarty umysł i takie podejście bez emocji do tego tematu, ponieważ to jest jedna z teorii. Niektóre osoby oczywiście w nią będą wierzyć. Że tak było, inne uważają, że to jest jakiś foliarski wymysł. Niezależnie jednak od tego, po której stronie jesteś, myślę, że ten odcinek może być bardzo interesujący, bo tak jak powiedziałam, przyjrzymy się źródłom, które stały się bazą do wyciągnięcia takich wniosków przez niektórych właśnie aktualnych badaczy, jak Jacques Vallée czy Diana Pasulka. I ponieważ ta teoria nie wzięła się z powietrza. Ona znajduje swoje podstawy w wielu tych świętych pismach w sztuce sakralnej, to może być właśnie w niej jakieś ziarno prawdy, mniejsze lub większe w zależności od, co wierzycie. Zanim jednak podam takie konkretne przykłady, to chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, jak ogólnie działa nasz ludzki umysł, bo ogólnie. W naszej takiej historii planety mamy masę przykładów, kiedy to ciemnoskóre najczęściej plemiona, mieszkające na takich odległych nam wyspach, gdzie rozwój technologiczny nie postępował, e, brały właśnie białoskórych żeglarzy za bogów. Bo oprócz tego, że oni różnili się wyglądem, to mieli przecież sprzęt o wiele bardziej rozwinięty niż ten ich, który najczęściej opierał się na tym, co znaleźli w buszu, na plaży czy w jakimś lesie tropikalnym. I najczęściej to były jakieś proste takie narzędzia typu dzida zakończona ostrym kamieniem, strzały z kija z jakimś ostrym też kamieniem na końcu, sprężysty łuk, jakieś specjalne, ze specjalnej odmiany drewna, możliwe, że jeszcze jakieś tam dodatkowe narzędzia, zatrute igły, czy, czy, czy jakieś takie rurki, gdzie można właśnie strzelać zatr, zatrutymi igłami, możliwe, że coś jeszcze ale nic więcej niż to, co można zrobić z takich naturalnych zasobów, które daje las, czy właśnie burz, czy nasza matka natura. Natomiast żeglarze, którzy przybywali w takie odległe miejsca w celu ekspansji, mieli za sobą bardzo dużo broni palnej, całkowicie właśnie nieznanej takiemu dzikiemu człowiekowi i to była już też kwestia tam, w tamtych latach, jakiś armat na prostrzel, ogromnych marynarskich statków i tym podobne, więc... Ogólnie jednym z najbardziej takich znanych przykładów jest wizyta hiszpańskiego konkwistadora Hermana Cortesa, który właśnie przybył do Imperium Azteków w 1519 roku i Aztekowie, a w szczególności ich przywódca Montezuma II początkowo uznał Cortesa i jego ludzi za boskich wysłanników i to było jednym właśnie z czynników e, ułatwiających tą hiszpańską ekspansję w Nowym Świecie i ten temat pojawia się również w kontekście Innych eksploracji, takich jak na przykład przybycie Jamesa Cooka na Wyspy Pacyfiku, gdzie rdzenni mieszkańcy również przypisywali przybyłym cudzoziemcom boskie cechy. Jest tego o wiele, o wiele naprawdę więcej, ale te dwa to są takie najczęściej przytaczane. No i oczywiście ci biali żeglarze no byli traktowani tak samo, jak traktowani są bogowie na całym świecie. Czyli e, były przygotowywane dla nich jakieś dary, modlono się czczono, tworzono ich podobizny Składano im ofiary, były jakieś figurki, tworzone malowidła, a po prostu byli to ludzie, i niekoniecznie przecież z dobrymi zamiarami względem tych rdzennych mieszkańców kolonizowanych wysp. I pięknie podsumowuje to zjawisko właśnie pisarz, o którym już mówiłam wcześniej, we wcześniejszych odcinkach Arthur C. Clarke, który właśnie na takie zdarzenia mówił, iż. Nieprzygotowanemu umysłowi zaawansowana technologia wydawać będzie się magią, i też tak właśnie to wyglądało dla tych rdzennych mieszkańców. Dla nich to były wręcz boskie siły, bo oni nie mieli kompletnie dostępu ani polotu do czegoś takiego. I te przykłady, które przytoczyłam, one są naprawdę z dość niedawna, bo miały miejsce w XVI wieku. No to, to jest taki rzut beretem, tak naprawdę, od tego, co mamy dzisiaj. I one pokazują bardzo dobrze, jak działa nasz ludzki umysł. Jeśli czegoś nie znamy, bo jest spoza naszego kręgu wiedzy o świecie, to nadajemy temu albo boskich aspektów. Najczęściej w sumie tak działa taki prosty umysł, że wtedy tworzy e, jakąś boską personifikację czegoś, albo nadaje właśnie te boskie cechy już jakiejś ludzkiej istocie, ponieważ no, jest to niewytłumaczalne. Dla, dla takiego człowieka, to co tamta istota czy tamta rzecz potrafi, tak. Nie dopuszcza do tego, że może po prostu mieć mniejszą wiedzę, że to, co widzi, to jest jakaś, może siła natury, albo po prostu to są jakieś inni ludzie, że jest inny wariant, właśnie, że, są, że mogą istnieć na świecie istoty, właśnie innego koloru skóry, innej w ogóle całkowicie wyglądu. No nie dopuszczają tego do, do głowy, więc no łatwiej jest im powiedzieć, że to po prostu przybyli bogowie. Ludzie ogólnie, jeśli y, jednak nie przypisują tych boskich cech, to jeszcze mają taką inną opcję do wyboru, co jest bardzo takie znane w takich bardzo sceptycznych, naukowych y, Obszarach to są właśnie tacy ludzie, którzy nie już nie wkładają tego Boga we wszystko, co nieznane, ale są tak bardzo pewni swego w tych swoich przekonaniach bywają wręcz nawet aroganccy, bo mają na przykład konkretną wiedzę na jakiś temat i nie dopuszczają, że może być na przykład to błędna perspektywa, bo na przykład opierała się o jakichś błędnych założeniach, albo na przykład, że jest coś więcej, że jeszcze coś można do tego dodać i no jest to dość krzywdzące właśnie ze względu nauki, że czasami naukowcy zamykają się na jakiś temat, bo już twierdzą, że już wszystko wiedzą, że już nic więcej się nie da w tej temacie dopowiedzieć, a wszystko inne to są jakieś wymysły po prostu, albo ludzkiego umysłu, albo po prostu to są jakieś kwestie duchowości i to kompletnie nie może mieć żadnego potwierdzenia w nauce i uważam, że to bywa bardzo krzywdzące. I chyba jeśli się nie mylę, to pod koniec właśnie XX wieku fizycy myśleli, że już wiedzą wszystko i były nawet dyskusję nad zamykaniem instytutów badawczych. Jeśli ja się nie mylę, oczywiście jeżeli ktoś to wie dokładniej, to może mnie poprawić w komentarzu, ale była taka sytuacja właśnie, że oni już myśleli, że z fizyki wszystko jest odkryte, że już nic więcej nie można y, o, tam dodać, poprawić i całe szczęście, że jednak y, poszli po rozum do głowy i się opamiętali, bo jeszcze od tych, tego XX wieku, zobaczcie jak, jak wiele jeszcze zostało odkryte i cały czas odkrywamy. Więc jednak to nie jest tak, że my już wszystko wiemy i koniec, można zamykać y, ośrodki badawcze, tylko cały czas dowiadujemy się nowych informacji. Więc skoro mamy udokumentowane przypadki, w miarę bliskich nam czasów, bo umówmy się zapiski tych podróżników z XVI wieku. No, to jest bardzo niedawny od okres, tak? W przeciwieństwie do tego, co mamy teraz i co się działo do, tego, do tych y, rzeczy sprzed tysięcy czy milionów lat. Dlatego, mając na uwadze, że możemy w pełnym przekonaniu stwierdzić, iż nasz mózg nie zmienił sposobu pojmowania boskości od tamtych czasów, bo nawet dzisiaj znajdziemy osoby, które zobaczą coś ciemną nocą w lesie i nie pomyślą o tym, że to mógł przejść jakiś dzik czy jakieś inne zwierzę, tylko powiedzą, że. To był na przykład Leszy, przewieszczający się między drzewami. I dla niektórych może to się wydawać śmieszne, absurdalne, no ale wiara w Leszego i inne słowiańskie bóstwa według mnie no niczym nie odbiega od religii monoteistycznej. Jest to dokładnie taki sam sposób tłumaczenia sobie rzeczywistości i praw nią rządzącymi. I um, po drugiej stronie barykady, właśnie są te osoby, które również wierzą, że te religie, istoty są prawdziwe, ale dzisiaj. Określają ich mianem właśnie istot pozaziemskiego pochodzenia, czyli tak jak brzydko, potocznie się zwykło mawiać, kosmitami. I skąd to się bierze? No, bierze się to właśnie z tego, że zostały przeprowadzone analizy starych świętych pism. Jakichś transkryptów, apokryfów, mitów, baśni i zostało zestawione to, co tam było zapisane z tym, co my aktualnie wiemy, znamy, z takich opowieści osób, które miały jakikolwiek kontakt właśnie z cywilizacjami pozaziemskiego pochodzenia, aktualnie przez nas określonymi, no właśnie, kosmitami. Strasznie nie lubię tego słowa kosmici. Takie jest oderwane po prostu. Przejdźmy teraz do konkretnych przykładów z różnych religii. Oczywiście skupimy się najbardziej na, na chrześcijaństwie, bo to nam najbliższe, ale chciałabym najpierw zacząć w miarę chronologicznie. Więc sięgnijmy do najstarszych znanych nam religii ludów mezopotamii. I z góry Was przepraszam, jeśli na jakiś temat powiem więcej, na któryś mniej, ale naprawdę starałam się po prostu to tak zrobić, żeby też ten materiał nie trwał dwie godziny. Więc jeśli... Co w jakiś temat według Was był bardziej po macoszemu potraktowanym, to możecie rozwinąć go w komentarzu i na przykład coś więcej dodać od siebie. Jeśli oczywiście uzn uznacie, że to jest warte po prostu do powiedzenia, to jak najbardziej zapraszam do wypowiadania się na ten tematy. I tak jak słyszycie, no początki religii związane są z politeizmem, czyli wielobóstwem. Można więc by rzec, że to takie najbardziej naturalne dla nas jest, taka naturalna a najbardziej forma religii, jeśli spojrzymy na to z perspektywy tego, że człowiek faktycznie mógł personifikować naturę. Ale biorąc pod uwagę, że w tym materiale staramy się spojrzeć na religię przez tą kosmiczną perspektywę, no, to politeizm mógł się brać z tego, że faktycznie przybywały tutaj różne istoty, i niekoniecznie z tej samej rasy, z tej samej planety, i o tym mogłyby właśnie świadczyć te zapiski dotyczące religii w starożytnej, już mezopotamii. No i oczywiście późniejsze, bo jakby ta, ta wiara mezopotamska była taka em, podstawowa, bo a później na, podst na podstawie niej wyrastały kolejne. Cywilizacja starożytnej Mesopotamii jest najstarszą, jaką jesteśmy w stanie dzisiaj ogólnie potwierdzić. Dzieliła się na różne ludy, między innymi najstarsza ludność to byli Sumerowie, później mamy Akadyjczyków, następnie są Gutejowie, Amoryci, Churyci, Kasyci i najmłodsi Aramejczycy. I głównym źródłem informacji o religii Takiej mezopotamskiej, to są odnalezione w trakcie badań archeologicznych teksty spisane na tabliczkach glinianych pismem klinowym. I w społeczeństwie sumeryjskim każde miasto miało własną tradycję religijną, co mogło właśnie potwierdzać fakt, iż do każdej z tych ludności przybywały inne istoty. Wspólnym elementem teologii lokalnych ludów był opiekun miasta, a jednocześnie najwyższe bóstwo danego panteonu. I bogowie byli bardzo specyficzni, bo byli oni półludcy i pół zwierzęce albo na przykład mogli się transmutować w jakieś zwierzę. No i takim przykładem półludzkiego, półzwierzęcego to był na przykład Bóg Enlil, który miał postać pół półczłowieka, półkozła i on właśnie był tym Bogiem, który według mitu stworzył człowieka, ale również zesłał potop na ludzkość. No a taki przykład zmieniającego się zwierzęta, Boga, to na przykład mógł być Enki, który się mógł transmutować na przykład w byka. Nanna, Bóg Księżyca, wyglądał jak taki mędrzec. Trochę przypominał późniejszego, znanego nam Hermesa Trismegistosa. Ale pokazywany też był pod postacią ludzką z głową ptaka, tak jak późniejszy egipski tot, Ale później mamy Boga An, Anu, który był królem Anunaków i ogólnie Bóg, taki założyciel, można powiedzieć, innych bogów, Bóg Ojciec e, innych bogów, czyli konkretnego właśnie tych Anunaków, czyli konkretnego panteonu bogów sumeryjskich. I właśnie... Anunacy, to czym się najbardziej jakby interesują paleoastronauci. Według mitu o Anunakich ludzie zostali stworzeni, by ich składać w ofierze właśnie tym bogom i Bóg Enki natomiast był tym, który chciał ludzi wyzwolić. I w ogóle Anunnaki uznaje się, że oznacza tych, co przybyli z nieba, ale jeśli sięgnąć po takie zapiski archeologiczne, to słowo te powstało z połączenia dwóch nazw, pierwszych bóstw, które w micie właśnie o stworzeniu świata miały, były takimi jakby rodzicami całej, całego świata i to był Bóg An właśnie, Bóg Nieba i Bogini Ki, Bogini Ziemi, która ogólnie później w ogóle Nigdzie nie jest, e, nigdzie o niej nie ma więcej, no ale była jednak boginią, założycielką, matką, tak, tych wszystkich innych bogów. I aktualni zwolennicy teorii Onunnakich, ich pozasieńskie pochodzeniu uważają, że mieli oni. Jakby przybyć na Ziemię około 450 tysięcy lat temu, z planety Nibiru, która poruszając się po ogromnej orbicie co kilkaset lat zbliżała się do nas, często powodując wtedy kataklizmy, i poszukiwali surowców, zwłaszcza złota, yy, siły roboczej, no i na przestrzeni lat obcowania z ludźmi, nawet zaczęto mieszać swoje geny, zaczęto spółkować z nimi i tak właśnie powstali. Aktualnie, aktualne cywilizacje. I nie będę teraz zajmowała się tym, czy ta teoria jest prawdziwa, czy też nie. Ważne by wiedzieć, że taka teoria ogólnie istnieje i jest y, przez wielu ludzi, w, w tym właśnie kręgu ufologicznym, brana pod uwagę jako za prawdopodobną. I wzięła się ona prawdopodobnie z tego, że tamtejsi mieszkańcy Mezopotami. Mm, co właśnie oznacza w wolnym tłumaczeniu te Anunnaki, tych, co przyszli z nieba, to jakby to zaczą, sugerowało właśnie, że to byli kosmici, którzy przybyli z, no właśnie z kosmosu tak? na, na planetę Ziemia. Ale te ludy żyły na terenach Bliskiego Wschodu, a przecież kilka wieków później, na terenach aktualnych Indii, mieliśmy kolejną ciekawą religię, która jest do dzisiaj. I spisywana była we świętych pismach Wedy, mam na myśli hinduizm. W hinduizmie i pokrewnych wierzeniach mamy najczęściej bóstwa w kolorze niebieskim, co mogłoby wskazywać na to, że tamtejsze rejony świata były kolonizowane przez istoty z zupełnie innej planety. Chociaż nie wiemy, w jakim kolorze byli tak naprawdę Anunnacy, bo nie mamy kolorowych e, jakichś informacji na ten temat, za, zapisków. E, no ale w przeciwieństwie do Anunaków, którzy skupiali się na systemie nagród i kary, hinduscy bogowie skupiali się na przekazywaniu cennych informacji dotyczących rozwoju rozwoju duchowego. Oczywiście są tam bogowie, którzy nagradzają i każą, ale główni awatarzy, tacy jak Rama, czy Krishna, przekazywali konkretne, ważne informacje, by rozwijać się duchowo. I hinduiści ogólnie wierzą, że Bóg nadrzędny lub bogowie stępują na Ziemię co kilka tysięcy lat jako właśnie awatary. To są istoty, które przybierają jakąś ludzką postać, aby wypełnić ważną misję tutaj na Ziemi, czyli uratować nas przed upadkiem moralnym. I takie znane awatary, które bym mogła tu przytoczyć, no, na przykład Buddha, Shirdi Sai Baba, czy późniejsza inkarnacja, czyli Satya Sai Baba, no to mniej więcej coś takiego. tak? Czyli to byli normalni jacyś tam ludzie, którzy twierdzili, że są po prostu istotami awatarami tak istot z innej wyżej rozwiniętej e, planety. I koncept zejścia na Ziemię pod postacią ludzkiego awatara jest ogólnie bardzo interesujący właśnie dla zwolenników teorii ufologicznej, bo mogłoby to oznaczać, że to są faktycznie istoty pozaziemskie, które możliwe, że w swoich naturalnych warunkach wyglądają zupełnie inaczej niż my. A tak jak właśnie w tym filmie Awatar, oni wchodzą w tą konkretną postać i pojawiają się tutaj na Ziemi jako ludzie. Ogólnie, właśnie z awatarami jest tak, że oni się nie rodzą tutaj, tylko tak jakby pojawiają się w jakimś człowieku, najczęściej po jakimś. Strasznym zdarzeniu, ciężkiej chorobie, wypadku, wtedy taka osoba nagle zaczyna mieć jakieś szczególne umiejętności i nazywa się kimś zupełnie innym niż była do tej pory. To jednak są takie domysły moje odnośnie tego koloru skóry, tych awatarów i w ogóle, ale to, co można już uznać za jakiś dowód, to to, że w świętych pismach Wedy są informacje o wojnach kosmicznych. I to już może być faktycznie Potwierdzeniem tej teorii, tej tezy, może, bo uznajmy, że na potrzeby tego filmu zakładamy taką tezę, że bogowie hinduscy mogli być istotami pozaziemskiego pochodzenia. No i właśnie, święte pisma Wedy to święte księgi hinduizmu. To jest taka najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie, o bogach, o ogólnie o tym, jak to wszystko działa. Jest to antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. I ciekawostką jest to, że swoją objętością wedy przewyższają Biblię sześciokrotnie, a przecież Biblia sama w sobie jest taka obszerna, naprawdę. No i dobra, i co z tymi wiedami? Wedy dzielą się na trzy rodzaje śruti, czyli pismo objawione, usłyszane, niaja, czyli wiedza oparta o logikę. I też jest trzeci rodzaj, czyli najstarsze, najbardziej święty rodzaj to sanhit, czyli zbiory, które służyły jako mszały w obrzędach em, ofiary wedyjskiej. Są cztery takie, właśnie sanhity, i pierwszy z nich, który nas interesuje, to jest Rygweda. I właśnie uważa się ją przede wszystkim za taką księgę kapłańską, która służy właśnie celom liturgicznym i zawiera w większości swojego tekstu hymny pochwalne dla bóstw, które właśnie zaprasza się do Udział w ofierze. Są tam też opisy legend i mitów. No i właśnie tym, co nas najbardziej interesuje to to, że w pewnym fragmencie jednego z hymnów można przeczytać opis bogów Marutów, czyli to była taka grupa bogów wiatru, burz i piorunów, którzy byli sprzymierzeni z Indrą, czyli najważniejszym bogiem wymienianym w Wedach. Później o Indrze się zapomina, wszelkie sekty hinduskie ją zastąpili Kryszną czy kimś tam innym. Natomiast Indra to jest taki najważniejszy bóg i w Wedach możemy przeczytać właśnie w jednym schymnie. Wysławiajcie, którzy wyrośli w przestworzach albo w szerokich przestrzeniach wielkiego nieba. Przyjdźcie, o Marutowie, z nieba, z przestworzy i stąd, nie odchodźcie w dal. O wy, promieniejący błyskawicami panowie, władcy kamiennych pocisków, gwałtowni jak wiatr, wstrząsający górami, o wy, Marutowie o potężze gromu, przemierzacie noce, dnie, o wy, wprawieni, powietrze, przestrzeń, o wy, wprawiający w drżenie. Kiedy przemierzacie równiny i trudne do przybycia okolice, omarutowie nigdy nie ponosicie żadnej szkody. Kiedy Wy, jaśni jak słońce, Wy, Panowie niebios, Puszczacie się pędem, to wasze rumaki nigdy nie zwalniają biegu. W jeden dzień osiągacie koniec waszej drogi. Z mocą przemierzacie przestworza. Zrodzeni razem, wspólnie wyrośli, niepośredniej nabraliście piękności. Podziwu godna jest wasza wielkość, o Marutowie, wasze spojrzenie jak blask słońca. Dopomóżcie nam, abyśmy i my dostąpili nieśmiertelności. Nie zatrzymają was góry, ni rzeki. Gdziekolwiek postanowicie iść, tam idziecie, o marutowie, poruszacie się po niebie i ziemi. No i na pierwszy rzut oka i ucha nie wydaje się nam nic tutaj przekonywującego, no jacyś tam gromowładni, wielkie mi co, no Zeus też taki był, albo Odyn, czy ktoś tam inny. No właśnie, ale przeanalizujmy to tak, jak to robią badacze UFO, czyli wers po wersie. Wyrośli w przestworzach albo w szerokich przestrzeniach wielkiego nieba. To nam zwraca uwagę, jakby na to, że jest faktycznie te pozaziemskie pochodzenie. No ale wiem, że to może być mało przekonywujące. No to kolejny promieniujący błyskawicami panowie, władcy kamiennych pocisków, gwałtownie jak wiatr, wstrząsający górami, to już bardziej nam może obrazować, w jaki sposób oni się pojawiali. E, takie opisy mogą właśnie wskazywać na poruszanie się przez nich statkami kosmicznymi, które wydawały się tym ludziom jakimś elementem przyrody. Stąd określenie promieniujących błyskawic kamiennych pocisków czy wstrząsaniem gór, no bo jak mamy taką dzisiejszą wiedzę, no i jakby był jakiś statek z napędem odrzutowym, no to faktycznie wystrzeliwuje Ogień, to mogło być dla nich, coś po kroju błyskawic, mogą właśnie się może się trzęść ziemia, tak góry dla nich. Mam teraz też kolejny fragment Rygwedy i nawet znalazłam zapis sanskrycki, wam tutaj wyświetlę. I ten fragment opisuje boskich mędrców Bremni, którzy są przyozdobieni girlandami, przychodzą i odchodzą w swoich różnorodnych, latających maszynach, które płoną jak niebiańskie ognie, chwaląc wielkiego niszczyciela wala i Wrytra, pomyślnymi pochwałami poprzez rytuały i akty męstwa. I tutaj zapewne zaciekawi Was, które słowo z tego sanskryptu Przedstawia ten latający pojazd. I jest to sanskryckie Vimanar, i dosłownie oznacza, tak z przekładu mitologicznego, latający pojazd, którym właśnie bogowie indyjscy przybywali z gwiazd na ziemię. I jak ogólnie wpiszecie w Google słowo wimany, to pokazują się latające budowle, które to z architektonicznego punktu widzenia również właśnie nazywane są wimanami i są takie bardzo mocno charakterystyczne dla tamtych czasów. Ale idąc dalej, bo to nie koniec takich ciekawych fragmentów, to w Rygwedze taki fragment 1.164 od 11 do 14 czytamy o ogromnych kołach o dwunastu szprychach obracających się według własnej osi, a wśród nich są wszystkie istoty. Niszczycielskie koło ładu o dwunastu szprychach obraca się nieustannie wokół nieba. Na nim stanęli parami synowie o agni siedem setek i dwudziestu. Ojca o pięciu stopach w dwudziestu postaciach zwą posiadaczem obfitości w górnej części nieba. Inni zaś zwą go daleko wzrocznym, umieszczonym w dolnym niebie. Na owym obracającym się kole o pięciu szprychach opierają się wszystkie istoty. Jego oś nie rozgrzewa się, choć bardzo obciążona, i piasta nigdy się niech skruszy. Niszczycielskie koło obraca się z obręczą, ciągnie go dziesięć zaprzężonych do wyciągniętego dyszla. Oko słońca przez tworem idzie otoczone, w nim są umieszczone wszystkie istoty. I zapamiętajcie to proszę, bo później jak dojdziemy do religii chrześcijańskiej, to będzie coś podobnego, też z takimi kołami. Ale można za tym rzec, że tutaj także mamy opis jakiegoś latającego pojazdu. W innych miejscach Rygwedy były opisy ogólnie latających miast, które też właśnie były, jakby na takich kołach. Następny fragment to Rygweda 1.166 od 4 do 5,9 opisuje dość realistyczny lot Marutów. Można tam wyczytać, że budynki drżały w posadach, mniejsze drzewa i rośliny zostawały wyrywane z korzeniami. Echo łoskotu łask takiej startującej maszyny to się odbijało właśnie od jaskiń i wzgórz. Niebo się ogólnie wydawało drżeć od tego hałasu, jak właśnie... Podobne to jest do tego, jak to czyni właśnie latający pojazd. Opisano także, że pojazd mogący zarówno latać, jak i zatapiać się w wodzie. Poruszał się tak, z tak wielką prędkością, że w jednej chwili przelatywał trzy światy. I w Rygwedzie można również przeczytać jak zbudowano niezwykle komfortowy statek niebiański, który mógł dotrzeć wszędzie i dzięki temu też wiemy, że statek był niebieski, był trójkątny, wiemy, że miał trzy piętra, że prowadziło go co najmniej pięciu pilotów, pojazd ten był taki ogromny, miał trzy koła, które można było chować oraz posiadał ponad trzy kolumny i te takie latające monstrum było skonstruowane nie tylko do lotów w atmosferze ziemskiej, poruszało się w kosmosie i odbywało podróże na księgach. I Rygweda podkreśla wyraźnie, że gdy pojazd wracał z podróży, to na ziemi zbierały się tłumy, aby podziwiać to widowisko. W poemacie Mahabharata jest taki fragment. Osmolony żarem tej broni świat zataczał się od gorąca, poparzone słonie biegały jak oszalałe tam i z powrotem. Woda wrzała, wszystkie ryby wyginęły, drzewa kładły się po kotem, konie i wozy bojowe płonęły. Roztaczał się przerażający widok, ciała były zmasakrowane potwornym żarem, nie miały już w sobie nic ludzkiego. Nigdy przedtem nie było tak straszliwej broni, nigdy przedtem takiej broni nie słyszeliśmy. I to ewidentnie wskazuje na to, że to mogły być jakieś zaawansowane technologie albo właśnie startujące, lądujące statki, które właśnie no po prostu niszczyły wszystko co było na ich jakby tym miejscu lądowania. Właśnie to mogły być te wimany. I ogólnie to w poematach, które możemy znaleźć w Rygwedzie, to aż w 41 miejscach pada słowo latających statków, czyli tych wimanów, i przytoczę tutaj kilka przykładów. Bogowie stworzyli te mechaniczne urządzenia w określonym celu. Grupy Marutów nadleciały w boskich pojazdach powietrznych i matali, wyrzekłszy te słowa, zabrał mnie, Arjuna, do swojego latającego pojazdu i pokazał mi inne powietrzne pojazdy. Kiedy zniknął z pola widzenia śmiertelnych hen wysoko w niebie, dostrzegł tysiące dziwnych powietrznych pojazdów. Bogowie pojawiali się w swoich własnych latających pojazdach, aby wziąć udział w walce pomiędzy Kripakrią a Arjuną. Nawet Indra, pan niebios, przybył specjalnym latającym obiektem, który mógł pomieścić 33 boskie istoty. No Myślę, że wystarczy tego. Jest naprawdę dużo, dużo więcej. Ja Wam tylko przeczytałam fragmenty. W opisie odcinka macie oczywiście linki do artykułów z tłumaczeniem niektórych fragmentów świętych pism Wedy, więc tam sobie doczytacie. Ale idźmy teraz dalej. Istnieją paleoastronautyczne spekulacje dotyczące japońskich czy chińskich smoków. Ogólnie wiemy, że smoki w wielu kulturach Azji mają bardzo głębokie, symboliczne znaczenie i są często przedstawiane jako potężne, mistyczne istoty, zdolne do latania, związane niewątpliwie z kwestią, kwestią wierzeń. Ale spotkałam się z teorią, że starożytne ludy mogły interpretować wizyty pozaziemskich istot. Przez pryzmat swoich mitologicznych wyobrażeń, jakimi były na przykład właśnie smoki. Jednakże nie mam kompletnie żadnego źródła, które by mogło potwierdzić te spekulacje, to jest tylko jakiś możliwy, że wymysł jakiegoś odłamu paleoastronautyki. Ale w międzyczasie mamy również religię Egiptu, czy Grecji, Rzymu i zacznijmy od Egipcjan. Wierzenia egipskie są bardzo zbliżone do wierzeń mezopotamskich, wręcz spekuluje się, że powstała ta teoria właśnie bazując na religii Sumerów, spekuluje, no, archeologiczne po prostu badania były przeprowadzane na ten temat. I mówi się, że Egipcjanie wyznawali politeizm i mieli ponad 800 bóstw. Ale ostatnio oglądałam jakiś wywiad z osobą, nie pamiętam czy to była już kobieta czy mężczyzna, która specjalizuje się właśnie we wierzeniach Egipcjan, i okazuje się tym dzięki aktualnym badaniom, że religia egipska ona nie była politeistyczna. Ja już tam pomijam tego faraona, który wprowadził monoteizm na chwilę, a później się to jednak znowu wszystko wróciło do tego podziału na różne bogowie, ale według tych aktualnych. Takich badań okazuje się, że te wszystkie bóstwa prawdopodobnie były wcieleniami jednego boga. I to jest mega fascynujące i takie otwierające umysł na zupełnie inną perspektywę, no bo całe życie było nam powtarzane, że tam było wielobóstwo, a może jednak się okazać, że to nie była prawda, po prostu to były wcielenia jednego boga. No ale czy to jest prawda do końca, no niby tak aktualnie się spekuluje, ja Wam to zostawiam jako taką ciekawostkę. Jeśli zestawimy teraz bogów egipskich z tymi bogami mezopotamskimi, mam tu na myśli anunaki wszelkiej maści, no to zauważmy, jakie jest bardzo duże podobieństwo pomiędzy tymi bogami. Bo naprawdę niektóre to są praktycznie przepisane kropka w kropkę, tylko inna nazwa im dodana. No, i można teraz też spekulować, że to byli faktycznie istoty pozaziemskiego pochodzenia, albo mogli to być na przykład personifikacje pozaziemskiej technologii. W sensie, że na przykład jeśli mamy Bogara. Boga Słońca. On by mógł być rozumiany jako uosobienie takiej potężnej technologii kosmicznej, która pozwala podróżować tym istotom przez niebo, które e, dają światło, dają ciepło. Mamy również mit Ozyrysa, który z martwych zmartwychwstał, mogąc być symbolem reinkarnacji albo zaawansowanej technologii dającej możliwość powrotu do żywych. Żona Ozyrysa Izyda może być personifikacją potęgi technologicznej i dzięki tej władzy mamy, mają tej istoty możliwość możliwość panowania nad naturą. Paleoastronauci również wskazują na hieroglify, które ukazują pojazdy kosmiczne. Właśnie tam możemy dostrzec jakiś helikopter, samolot. No, technologia zupełnie nie pasująca nam do tamtej cywilizacji. Albo na pozaziemskie znaczenie piramid, że to nie były żadne grobowce, tylko zaawansowana technologia do kontaktu pozaziemskiego. Mamy również nieco w innej przestrzeni na Ziemi mity greckie i rzymskie, które no są swoimi kopiami. Wiemy z historii też dlaczego, Skąd to wynika? Może ci bogowie również byli prawdziwi? Byli to, były to istoty pozaziemskiego pochodzenia, które były bardzo blisko ludzi, wręcz z nimi się łączyli. W mitach tych mamy wiele motywów ognistych rydwanów, które się pojawiają na niebie, mamy transmutację zwierzęta, posługiwanie się telepatią czy mirażem. A to wszystko przecież jest znane w świecie ufologicznym jako zdolności parapsychiczne istot pochodzenia pozaziemskiego. Mamy również cywilizację Majów, o której no nie można zapomnieć. Majowie żyjący na terenach dzisiejszego Meksyku i Ameryki Środkowej między II a IX wiekiem naszej ery zostawili po sobie bardzo bogate. Dziedzictwo astronomiczne, które przecież wciąż fascynuje badaczy ja mam tutaj na myśli ten kalendarz majów bardzo znany, który uwzględniał też dodatkowo ruchy ciał niebieskich, takich jak na przykład właśnie cykle Księżyca i planety Wenus i mówi się, że no to jest niemożliwe, żeby oni mogli na tamtym etapie rozwoju cywilizacji mieć aż tak dokładną wiedzę kosmiczną, bo oni oprócz tego to potrafili dokładnie określić długość roku tropikalnego, synodycznego i anomalistycznego. Pochodzenie tego kalendarza, no naprawdę, dlatego wydaje się bardzo takie mistyczne i bardziej prawdopodobne, że zostało albo całkowicie przekazane w, jako prezent od cywilizacji pozaziemskich, albo jakaś pomoc była tym ludziom użyczona, żeby mogli taki kalendarz stworzyć. Myślę, że Teraz możemy przejść do tego, co jest nam najbliższe, czyli do religii chrześcijańskiej, i może to być dla niektórych zbytnio kontrowersyjne, dlatego proszę o potraktowanie tego jako jedna z teorii paleoastronautycznej, ale zobaczycie, że faktycznie jest to dość ciekawe spojrzenie. To, na co wskazują badacze UFO w wierze chrześcijańskiej, że może być dowodem na pozaziemskie pochodzenie istot biblijnych, to opisy chociażby aniołów, pojawienie się Boga czy pochodzenie samego Jezusa. Zacznijmy od aniołów. My myślimy o tym, że aniołowie to humanoidalne istoty ze skrzydłami, a w Biblii tak naprawdę nigdy nie padło określenie aniołów, że są to skrzydlate istoty. I to mówią bibliści, czyli osoby studiujące Biblię. I chyba e, każdy, kto się interesuje tym tematem, to zna w internecie e, bardzo znanego biblisty Marcina Majewskiego, który ma swój kanał i on naprawdę robi świetną robotę. Bardzo polecam, bo on analizuje Biblię w taki bardzo obiektywny sposób. Więc jeśli chcecie jakieś smaczki tam znaleźć, to też linki będą w opisie tego odcinka, bo się posługiwałam oczywiście materiałami zawartymi w internecie przez pana Marcina. Podkreśla on, że jedyny fragment właśnie, który mógłby zasugerować nam, że ci aniołowie muszą czymś lub na czymś latać, to jest zdanie z księgi Daniela, 9 rozdział 21 wers. Mąż Gabriel przybył do mnie lecąc pospiesznie. Natomiast nie ma nic tam w tym cytacie o tym, w jaki on sposób przyleciał. Więc teoretycznie z tego fragmentu mogło wyjść wyobrażenie, że posiadał skrzydła, że w jakiś sposób przecież musi latać, no bo jak e, ludzie widzieli zwierzęta latające, to wszystkie zwierzęta latające miały skrzydła. Więc przecież nie może istnieć coś takiego jak lewitacja albo nie wiem, pojazdy kosmiczne, bo przecież na tamtym etapie nie było czegoś takiego, więc mogli sobie wyobrazić skrzydła. Ale my, mając tę wiedzę dzisiejszą, moglibyśmy zasugerować inną możliwość poruszania się, że to była lewitacja albo właśnie jakiś statek kosmiczny. No i natomiast, jeśli wracając do aniołów, no to wiemy, że to były takie humanoidalne istoty. Akurat właśnie z tego to jest potwierdzone, bo w piśmie bardzo dużo było informacji o tym, że oni byli. Wręcz tak podobnie do ludzi, że nie odróżniali od nich. I tutaj masa jest takich fragmentów Biblii, jak chociażby pojawienie się aniołów u Lota czy o Abrahama. I jednakże badacze zjawisk niewyjaśnionych tutaj na tapet lubią najbardziej brać Księgę Ezechiela, a szczególnie pierwszy rozdział Wizję Rydwanu Bożego. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy. Wielki obłok i ogień, płonący oraz blask dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem. Po środku, było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca, lśniły jak brąz czysto wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot. Skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie, nie odwracały się gdy one szły. Każda szła prosto przed siebie. Oblicza ich miały taki wygląd. Każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła. Oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze, dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. Każda posuwała się prosto przed siebie, szły tam dokąd duch je prowadził. Idąc, nie odwracały się. W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiały się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się pomiędzy owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem jak gdyby błyskawice. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z nich czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały. Się połyskiem tarsiszu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach, gdy zaś szły nie odwracały się idąc. Obręcz ich była ogromna. Przypatrywałem się im i oto obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu w koło. A gdy te istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi. Gdy zaś istoty podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. Dokądkolwiek poruszał je duch, tam także szły koła. Równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Gdy się poruszały te istoty, ruszały się i koła, a gdy przestawały, również i koła się zatrzymywały. Gdy one podnosiły się z ziemi, koła podnosiły się również, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami ku górze. Pod sklepieniem skrzydła ich był były wzniesione jedno obok drugiego, każde miało ich po dwa, którymi pokrywały swoje tułowie. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł, jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający, jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było, nad ich głowami, rozlegał się głos gdy stały skrzydła miały opuszczone. I to, co tam wszyscy wyczytaliśmy teraz, to jest tak zwany opis ofanimów, czyli aniołów tronu. Są to takie żyjące istoty, które są, mają takie jedno koło w drugim, obracające się, mające dookoła właśnie tych okręgów oczy. I jest to bardzo podobne do tego, co było właśnie w świętych pismach Wedy, czyli te latające pierścienie obracające się według własnej osi, gdzie w środku nich były te różne istoty. Jest tutaj mały zgrzyt między paleoastronautami, a Biblistami, bo badacze UFO i zwolennicy teorii paleoastronautycznej ten fragment traktują dosłownie, czyli uważają, że jest to najlepszy udokumentowany opis latającego statku w Biblii. Jednakże bibliści podkreślają, żeby tego nie brać na poważnie, bo jest to jedynie symboliczne ukazanie Boga i jego zastępów w sposób aktualnie Ezechielowi znany, bo posługiwał się on właśnie ośrodkami wyrazu jemu znanymi. I to mógł, mogłoby się też tyczyć w takim razie do tych ludzi, co spisywali święte pisma Wedy. Ale jest to nie wszystko, bo w Biblii ogólnie bardzo dużo jest takich małych fragmentów, gdzie jest coś o płomieniach pojawiających się na niebie, ognistych kulach itd. I na podstawie tego powstawały liczne obrazy, które aktualnie są przedmiotem badań ikonografii. I zobaczcie sobie kilka z nich. Więcej obrazów i ich umówienie znajdziecie w materiale Teorii Spisku. Link oczywiście macie w opisie odcinka. Ale właśnie, aniołowie, to nie jedyny element, który przyciągał uwagę ufologów, i już pierwsze elementy które zwracają ich uwagę, to wspomniani w, w Księdze Rodzaju giganci zwani nefilim, co oznacza upadły. I to jest bardzo ciekawe. I teraz słuchajcie uważnie, bo mamy taki fragment w Księdze Rodzaju, rozdział 6, werset 1. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki, synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się podobały. Wtedy Bóg rzekł, nie może pozostawić duch mój w człowieku na zawsze, gdy człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. I mamy tutaj tekst o małżeństwach, o małżeństwach to może z górnolotne, no ale o spółkowaniu synów i córek Seta, a więc właśnie to były pary, no uznajmy, że małżeństwa, które kształtowały się według Praw cielesnej porządliwości, że żyła się dzięki temu poligamia, i poligamia to był typowy grzech dla Kainitów, czyli potomków Kaina, bo przecież właśnie w pokoleniu Kaina pojawiało się po raz pierwszy wielożeństwo wśród ludzi. I mamy również wspomnianych gigantów, którzy to najbardziej ciekawią środowisko ufologiczne. Giganci byli praojcami ankitów, których możemy znaleźć w Księdze Liczb. I ankici to był ród nadzwyczaj wysokich ludzi, którzy zamieszkiwali górzyste rejony Kanaanu i tereny na wybrzeżu, zwłaszcza na południu. I była to ludność, która przetrwała właśnie potop, zaś giganci wymarli wtedy. I co ważne, inna nazwa określająca gigantów to właśnie ten nefilim, która pojawia się... Kilkakrotnie w Starym Testamencie, i oprócz znaczenia gigant, to też właśnie oznacza upadły. I teraz o co chodzi z tymi gigantami? Paleoastronautyka zwraca uwagę na gigantów jako na istoty spoza naszej planety. Pochodzące właśnie z miejsc, gdzie grawitacja jest mniejsza, przez co są więksi niż my, ale również ten termin upadły można przypisać do tego, że spadli na Ziemię, czyli wylądowali na Ziemi, co miałoby potwierdzać, iż przybyli z innej planety. I te fragmenty nie są jedyne w Biblii dotycząc gigantów czy olbrzymów, bo jeszcze jest wiele innych miejsc, gdzie możemy przeczytać o gigantach, olbrzymach, na przykład walka Dawida z olbrzymim Goliatem, czy. Chociażby fragment o królu baszanu ogół, który również był uznawany za olbrzyma. Natomiast to, skąd takie wnioski badacze, Ufo wysunęli, to jest? Księga Henocha, która jest aktualnie niedołączona do kanonicznego Pisma Świętego, jest uznawana za apokryf. Znaleźć ją natomiast można właśnie aktualnie w etiopijskim Kościele Ortodoksyjnym, bo ona tam jest dalej uznawana. Ale na przykład początkowo ta Księga Henocha, wiemy, że była bardzo mocno znana i promowana, bo wiemy też, że sam ojciec Kościoła Klemens Aleksandryjski ją zna. Jednak właśnie w około, czwartego, w około licach IV wieku zniknęła z kanonu biblijnego. No i właśnie przyszła do Europy dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy właśnie z Etiopii sprowadzono kilka egzemplarzy i tam znaleziono tą księgę Henocha. Na podstawie tego tej księgi Henocha wysnuto wniosek i zaraz wam powiem dlaczego. O tym właśnie, że to były istoty spoza innej planety, i ogólnie, że sam Henoch był zabrany, i jakby z naszej planety, i poznał. Te takie pozaziemskie, bardzo ważne informacje dotyczące yy, całej tej naszej planety, no i właśnie tych upadłych. I słuchajcie, bo teraz to będzie mocne, dlatego że uważa się, że ona specjalnie została usunięta ze względu właśnie na treść, jaką za sobą niosła. Czyli właśnie chociażby tą trzykrotną, bo to aż trzy razy miało miejsce: podróż Henocha w kosmos, czy właśnie wytłumaczeniu, kim tak naprawdę są upadłe anioły i giganty. Bo słuchajcie, według Księgi Henocha, już w rozdziale 6, grzechy aniołów, mamy informację o tym, że aniołowie widząc z nieba piękno ludzkich istot, stwierdzili, że chcą spłodzić z nimi swe potomstwo, jednocześnie godząc się na przekleństwo, jakie na siebie ściągną. I wylicza się ponad 200 aniołów gigantów. I w rozdziale siódmym czytamy, że wzięli sobie żony, każdy po jednej zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi, nauczyli je czarów, zaklęć i pokazali im. Jak wycinać korzenie i drzewa? Kiedy zaszły one w ciąże, to zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci i niestety okazało się, że byli kanibalami, którzy byli zbyt silni dla ludzi, więc nie mogli nad nimi zapanować, i stąd wzięli się Nefilimy, czyli właśnie upadli giganci. Mając to na uwadze i podchodząc do tego tematu z perspektywy tej ufologicznej, można w prosty sposób wysnąć wniosek, że ów aniołowie to istoty z innej planety, które zaczęły się łączyć z kobietami i mieszać swoje geny z nimi, a że byli gigantami sami w sobie, to takie też się dzieci rodziły z takiego stosunku. I ważne by wspomnieć, iż aniołowie mieli umiejętność zmiany kształtu, bo. Mam tutaj na myśli wielkość, no bo właśnie przecież mamy w Biblii bardzo wiele fragmentów, że aniołowie byli tak bardzo podobni do ludzi i wysokością i paparycją, że byli myleni właśnie ze zwykłymi ludźmi, więc potrafili się dopasowywać jakby do wielkości ludzi i ich, można powiedzieć, w jakimś stopniu manipulować nimi, tymi na przykład kobietami, bo przecież jak taki przybył sobie osobnik i chciał spółkować z taką kobietą, no to niekoniecznie ona musiała to chcieć, więc mógł w jakiś sposób wpłynąć na to, że ona się mu oddała. I, i na sam koniec jeszcze chciałam tylko wspomnieć o Arce Przymierza, bo ją również świat ufologiczny traktuje jako coś, co mogło mieć związek z technologią pozaziemskiego pochodzenia, a dokładnie wskazują tutaj na chociażby instrukcje, które były przekazane Mojżeszowi przez Boga, które były tak bardzo dokładne i mówiły o konkretnych materiałach, z których miała być ona wykonana i też ten fragment, że Bóg tak bardzo przypominał Mojżeszowi, że on nie może się pomylić budując tego, nie może użyć innych materiałów, że mogłoby to nasunąć właśnie przekonanie, że właśnie to była jakaś technologia pozaziemska i dlatego bardzo istotne było w jaki sposób i z jakich materiałów jest to stworzone. Ogólnie taką Teorię wysnuła Erich von Daniken, który właśnie on uważa, że ta Arka przymierza to było coś więcej niż skrzynia na tablicy, tylko właśnie to były te to, to mogło być jakieś urządzenie i po, taką technologią pozaziemską i mało tego, bo urządzenie elektryczne. Dlatego, że w Biblii mamy w drugiej księdze Samuela informacje o tym, gdzie bracia właśnie przenosili tą Arkę Przymierza i e, ich woły wpadły w szał i po prostu pr przewróciliby się i ta Arka by wypadła, więc Uzza przez przypadek no, chciał przytrzymać tą Arkę, ją dotknął i to spowodowało, że został, w Biblii jest napisane, porażony przez Jachwę, czyli można powiedzieć, że go porażono prąd, tak? Czyli tam było jakieś elektryczne napięcie, i powiem Wam, że jest to no niezwykle wszystko fascynujące. Temat kompletnie niewyczerpany, ale zostawiam Wam możliwość samodzielnego poszerzenia tego tematu, jeśli Was w ogóle to interesuje. Ja poświęciłam masę godzin, by to wszystko zebrać w całość, więc mam ogromną nadzieję, że to docenicie. Tak podsumowując to wszystko, co dzisiaj padło, jeśli uznajemy, że teoria przylotu istot. Z bardziej rozwiniętych duchowo i technologicznie planet jest możliwa, no to cóż innego tak naprawdę mógł sobie pomyśleć taki człowiek na tamtym etapie rozwoju cywilizacyjnego, niż to, że to są bogowie czy aniołowie. Oni przecież nie mieli pojęcia o większości w ogóle zjawisk, które mają miejsce na Ziemi, a co dopiero o tym, że mogą istnieć jakieś cywilizacje pozaziemskie, że w ogóle są jakieś inne planety. Więc wydaje mi się, że jest jakaś taka ziarno prawdy w tych teoriach, znaczy możli teoria warta rozważenia, o tak może to nazwę. Chociaż bibliści obalają te paleoastronautyczne teorie, twierdząc, że no, gdyby to faktycznie były istoty pozamskiego po pochodzenia, czyli kosmici, to oni by nie latali tam jakimiś statkami żelaznymi i siali jakiś taki postrach tylko by używali swoich poza paranormalnych umiejętności pozazmysłowych, czyli by e, robili to jakoś bardziej tak ukrycia jakoś tak. No ja się z tym nie do końca zgadzam, no bo jednak to było tysiące lat temu i każda przecież cywilizacja się rozwija, więc czemu zakładamy, że te tysiące lat temu już tamte cywilizacje były tak wysoko rozwinięte? Może one też były na jakimś takim etapie rozwoju, że jeszcze wtedy poruszały się statkami, bo przecież nie wszystkie cywilizacje pozaziemskie muszą być o wiele, wiele, wiele bardziej rozwinięte i na tym samym poziomie mogło być tak, że niektóre faktycznie pojawiały się na statkach, bo jeszcze to, to był taki etap ich rozwoju i tak zdecydowanie wyższy niż na naszej planecie, ta w tamtych czasach, ale to mogły też być istoty, które się potrafiły, właśnie nie wiem, no, manifestować w jakiś inny sposób, taki nieformalny i to przez to na przykład były jakieś tam, nie wiem, inne bóstwa przez to wymyślane. No cokolwiek, cokolwiek innego, więc no ja nie, nie do końca jestem w stanie uwierzyć w te tłumaczenia, chociaż. Z jednej strony mam wrażenie, że to jest takie po prostu mówienie, żeby mówić, żeby nie, nie wystraszyć ludzi, którzy są osobami praktykującymi religię chrześcijańską, bo gdyby, nie wiem, Bibliści potwierdzili, że to faktycznie są kosmici, to ja myślę, że strasznie by to mogło bardzo wszystko zmienić. Ludziom by po prostu świat runął, tak naprawdę. Więc myślę, że oni tego nie chcą, bo tłumaczenie dla mnie nie jest. Przekonywujące w żadnym stopniu. Może dla was jest? Dajcie znać w komentarzu i. Dobra, nagadałam się. Bardzo długi odcinek. Ja bardzo Wam dziękuję. Chciałabym oczywiście w tym miejscu podziękować swoim patronom za wsparcie finansowe mojego kanału. Pamiętajcie, patroni, że jest grupa na Facebooku, gdzie są różne książki przeze mnie dodawane, które możecie sobie pobrać jakieś artykuły, jakieś dodatkowe materiały. Jeśli chcecie, żebym Was tam dodała, to pamiętajcie, napiszcie do mnie maila, to ja Was wtedy dodam do tej grupy na Facebooku. Wrzuciłam post na kartę społeczność, czyli na YouTubie dla patronów kanału z linkiem do treści księgi Henocha, jeśli chcecie sobie przeczytać, bo znalazłam cały fragment tej księgi i możecie dokładnie sobie doczytać, co tam Henoch właśnie opowiadał, bo ja tylko teraz się posługiwałam takim ogólnym opisem tej księgi, więc patroni mają dodatkowy materiał do tego filmu. Na YouTubie, jak macie te zakładki różne, to tam jest społeczność, ja tam często jakieś posty piszę, tam są różne linki, więc dla patronów kanału jest właśnie ten link do tej księgi Henocha w polskim tłumaczeniu. Dziękuję również osobom wspierającym mnie jednorazowymi darowiznami, szczególnie dziękuję Klaudika i Cezaremu W. Jeśli ktoś jeszcze by chciał mnie wspomóc taką darowizną, to w opisie odcinka, pod każdym odcinkiem jest zawsze link, jest numer mojego konta bankowego. Jeśli jednak Was nie stać na taką pomoc, to nic nie szkodzi, ja również to Rozumiem, wystarczy, że dacie mi łapkę w górę, możecie napisać jakiś komentarz, zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie ten taki dzwoneczek, żeby też wiedzieć, że są jakieś następne. Moje materiały. Jestem też ogromnie wdzięczna, jeśli przesyłacie dalej moje filmy do innych osób, jeśli je gdzieś publikujecie, jeśli dzielicie się znajomymi, ze znajomymi rodziną, to też jest dla mnie ogromne wsparcie. Jestem ogromnie za to wdzięczna, że to wtedy dociera do nowych osób. Ja Wam jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!